Pokój i dobro. Wszystkim pozdrowieniem pragnę bardzo serdecznie Was wszystkich przywitać. Pozdrawiam wszystkie kobiety z duszpasterstwa, które się gromadzą na tym spotkaniu. Witam serdecznie osoby, które są związane z projektem Kierunek Niebo, formacyjny projekt. Bardzo polecam, zapraszam. Myślę, że wiele jeszcze dobra, piękna przed nami w tym projekcie. Żyjemy dzisiaj w czasach rzeczywiście wyjątkowych, można powiedzieć trudnych, ale nie apokaliptycznych, jak niektórzy próbują przedstawić. Trudne, ponieważ czas pandemii jakoś destabilizuje nasze życie społeczne, funkcjonowanie w kontekście pracy, ekonomii, pewnego systemu, który dawał nam poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że ten problem destabilizacji dotyka również naszego serca, naszego wymiaru życia duchowego, więc w tym kontekście bardzo potrzebne jest takie zatrzymanie się, formacja, spojrzenie na nasze życie z innej perspektywy. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja da nam wszystkim taką możliwość. Temat, który chcę Wam zaproponować, to jest epidemia narzekania. Co można zrobić? I zobaczcie, że sam temat już jest pozytywnie skonstruowany, czyli nie chcemy narzekać o narzekaniu naszym własnym albo narzekaniu kogoś drugiego. Chcemy poszukać bardzo konkretnych metod, jak sobie radzić z tym, co być może wcale nie pomaga nam funkcjonować, a wręcz przeciwnie, może być bardzo toksyczne dla jakości naszego życia. I wybrałem dwa fragmenty biblijne, które będą takim światłem na tej naszej drodze refleksji wokół tematu narzekania. Pierwszy tekst jest z Księgi Mądrości Syracha. Ten, kto posiada wiedzę, nie będzie narzekał. Więc o jaką wiedzę chodzi? Nie chodzi tylko o teorię, ale właśnie tą wiedzę związaną z praktyką, czyli zastosowaniem. Chcemy po tej konferencji widzieć jak. Ale tak naprawdę też chodzi o wiedzę, która jest związana z poznaniem siebie. Sokrates powiedział, że poznaj samego siebie, a stanie przed tobą otworem cały świat. No i właśnie, żeby nie narzekać, to trzeba mieć wgląd w swoje myślenie, w swoje potrzeby, bo tak naprawdę niekiedy od tych czynników, z tymi czynnikami wiąże się problem narzekania w naszym życiu. I drugi fragment pochodzi z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan, z rozdziału 4. Posłuchajcie. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Zwróćcie uwagę, że również święty Paweł mówi, aby z naszych ust nie wychodziła żadna mowa szkodliwa. I rzeczywiście, żeby mieć tą umiejętność kontroli nad naszym słowem, musimy mieć kontrolę nad naszymi myślami. Kiedy mamy kontrolę nad naszymi myślami, możemy mieć większą kontrolę nad jakością naszego życia i naszymi relacjami. Więc już tutaj się odsłania, że tak naprawdę kwestia narzekania jest pracą nad sobą i ona dotyczy całego człowieka. Nie jest to temat prosty. Refleksje, które chcę podjąć, są zaczerpnięte z książki pod tytułem Sztuka życia bez narzekania. I bardzo ważny jest ten podtytuł, jak wyzwolić się z chronicznego malkontenctwa i efektywniej wyrażać niezadowolenie. Zobaczcie, ponownie mamy ten aspekt taki pragmatyczny, czyli nie chodzi o to, żeby nie narzekać tylko, chodzi o to, żeby nie narzekać kompulsywnie, a z drugiej strony uczyć się również pozytywnie wyrażać swoje niezadowolenie. I wybrałem trzy takie zagadnienia. Po pierwsze, no, trzeba się zatrzymać nad tym i uświadomić sobie, czym narzekanie jest, a czym narzekanie nie jest. Myślę, że to jest bardzo istotne, dlatego że kiedyś spotkałem się z taką akcją w szkole Stop narzekaniu. No dobrze, to może być to zupełnie źle zrozumiana akcja, ponieważ tak naprawdę trzeba też uczniów uczyć człowieka do tego, by konstruktywnie, pozytywnie wyrażał swoje niezadowolenie. Więc czym jest
jaka jest różnica między narzekaniem a konstruktywnym wyrażaniem niezadowolenia. Drugi temat to dlaczego narzekanie jest szkodliwe. Oczywiście pod narzekaniem jest wiele potrzeb psychologicznych, interpersonalnych. Mamy korzyści, troszeczkę tak jak w nałogu są korzyści, krótkotrwałe, ale niestety płaci się ogromną cenę. I my zwrócimy uwagę, dlaczego właśnie na tą cenę, dlaczego to narzekanie jest niekorzystne dla nas. I trzeci argument, to zatrzymamy się wokół bardzo konkretnych metod, strategii, jak sobie radzić z tym, aby właśnie nie narzekać. I tu popatrzcie na pewien obrazek, jest takie powiedzenie, że jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. Tutaj mamy aż 4 obrazy i popatrzmy na nie. Myślę, że one już powoli będą nas wprowadzać w tematykę, czym narzekanie jest. Na ilustracji żółtej mamy takie zdanie tych dwóch ludzi, którzy patrzą na seniorów jadących na osiołku. O, popatrz, we dwoje na jednym ośle zamęczą biedaka. No ale dobrze, idziemy w stronę obrazka zielonego i tutaj tych dwóch ludzi znowu komentuje. Zobacz, jacy idioci idą zamiast jechać na ośle, jeszcze niech go na plecy wezmą. No i patrzymy na ten obrazek czerwony. Popatrz, jaki pantofel. Kobieta jedzie, a on na pieszo. I ostatni obrazek. Patrz, jaki prostak. Sam jedzie, a kobiecie każe iść. I tutaj możemy zobaczyć już powoli, że w kontekście narzekania nie chodzi czasem o sytuację obiektywną, czy ktoś siedzi na osiołku, czy nie siedzi na osiołku, czy razem siedzą. Tak naprawdę ta epidemia narzekania jest związana z tym nie wtedy, kiedy coś się dzieje problematycznego w moim życiu, czyli na przykład teraz ktoś by powiedział, że czas epidemii uzasadnia nasze narzekanie. Nie, narzekanie dotyczy życia codziennego, czyli na przykład może dotyczyć pogody. Nie? W lato jest dla nas za ciepło, w zimę może być za zimno, a na jesień deszczowo. I człowiek może mieć motyw, prawda, stały do tego, by być niezadowolonym, żeby wyrażać swoje frustracje. Ale większym jeszcze problemem jest to, że narzekanie może dotknąć sfery pozytywnej, błogosławieństwa. W pewnym momencie możemy nie dostrzegać nawet błogosławieństwa, ponieważ tak bardzo jesteśmy skupieni na tym, co jest negatywne. I tutaj mi się przypomina pewna historia jednego mojego współbrata, który kiedyś przyszedł do jadalni. Na stole rzeczywiście to była niedziela, było bardzo dużo potraw, 3 rodzaje chleba, 3 rodzaje wędliny, 3 rodzaje sera. I on tak podchodzi, to taki brat, który jest malkontentem, podchodzi i mówi głośno tak, znowu nie ma nic do jedzenia. Ja tak przecieram oczy ze zdziwienia i zastanawiam się, czy on widzi ten sam stół i te same produkty, które ja widzę. Okazało się, że tak. I to był przykład człowieka, który przez to marudzenie przestaje już dostrzegać błogosławieństwo, czyli ta narracja w jego umyśle staje się bardziej rzeczywista niż ta rzeczywistość, która znajduje się na tym stole, czy w ogóle w realiach naszego życia. Kiedy rozpoczynałem studiować temat narzekania, zauważyłem rzeczywiście, że w Polsce jest inna odpowiedź, kiedy ktoś kogoś zapyta, co u ciebie słychać, inna odpowiedź niż na przykład w Stanach. Miałem okazję w Stanach przynajmniej przez 5 lat żyć i tam na pytanie, jak się czujesz, bardzo często słyszałem odpowiedź, o, fantastycznie, naprawdę jest cudownie. Tego typu były odpowiedzi. Natomiast w Polsce, wyobraźcie sobie, możecie sami zrobić ten test, ja go zrobiłem, na pytanie, jak się czujesz, padają zupełnie inne odpowiedzi. Na przykład, no kiepsko, wszystko mnie boli, no nie jest ciekawie, stara bida. I pamiętam, kiedyś spotkałem takiego człowieka, była piękna pogoda, niedziela, i mówię, zapytam go, jak się czuje. No i rzeczywiście wyobraźcie sobie, że odpowiedział mi, no ojcze, no stara bida, co tu dużo mówić. Później pamiętam, zrobiłem taki eksperyment ze swoimi studentami. Kiedyś na korytarzu pytam jednego studenta w Krakowie, słuchaj, no co słychać? A on mówi, no pada deszcz, no nic ciekawego. I wtedy zobaczyłem, że rzeczywiście jest różnica. I teraz nie chodzi o to, że kultura amerykańska ma dla nas być jakąś alternatywą czy wzorcem, ale można sobie zadać pytanie, dlaczego Polak jest takim malkontentem? Dlaczego mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co być może nie jest perfekcyjne, nie jest dobre?
I wtedy rozpocząłem studiowanie tego tematu. Okazało się, że w Polsce nie ma dużo badań. Jednym z profesorów, który podejmuje tę tematykę, czy podejmował, to jest profesor Bogdan Wojciszkę z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Sopocie. I on napisał takie zdanie: mamy za sobą najbardziej udane ćwierćwiecze od dobrych 300 lat, a większość Polaków przez tych 25 lat uważało, że sprawy idą w złym kierunku. I to jest ciekawe, bo rzeczywiście w ciągu tych 25 lat w naszym życiu bardzo dużo się zmieniło. Niestety nasz umysł niekiedy się nie zmienia, nie nadąża za tymi zmianami. I tak jak ta narracja czarnowidztwa była 10, 15, 20, 30 lat temu, tak również dzisiaj ta narracja może nam wszystkim towarzyszyć. Następny slajd, który jest bardzo ciekawy, który chcę wam pokazać, to jest to pytanie, które było przeprowadzone w ramach takiego sondażu. Jak pan, pani sądzi, jaki jest typowy Polak, z jakimi cechami się panu, pani kojarzy? Proszę podać wszystkie określenia, które przychodzą pani, panu do głowy. I zauważmy, że obok, zaraz po pracowitości, Polak, czyli kojarzymy sobie nas samych, z jednak z taką cechą malkontenctwa. Polak to inaczej osoba marudna. I myślę, że mamy wiele pięknych cech, jak gościnność, patriotyzm, bycie sympatycznym, ale mamy również wady, jak bycie zawistnym, zazdrosnym, niekiedy nieszczerym, ale te malkontenctwo, można powiedzieć, to również jest jakaś nasza wada narodowa. I tutaj popatrzcie na kolejny slajd, który przedstawia różne synonimy narzekania. To są tylko kilka przykładów, oczywiście tych synonimów jest znacznie więcej, ale to może nam dawać też pewnego rodzaju do zastanowienia, dlaczego mamy w języku polskim aż tyle odpowiedników słowa narzekanie. I wśród nich mamy gderanie, biedolenie, użalać się, grymasić, frustrować, fukać, ględzić, prawda, marudzić, psioczyć, stękać, utyskiwać, lamentować, jojczyć, mękolić, czarnowidztwo, ruminacja i szemranie. Moglibyśmy tutaj również dodać strzelać focha, wspominając publikację siostry Anny Marii. Ale zwróćmy uwagę na dwa ważne terminy, które chciałbym na nie zwrócić uwagę. To jest temat ruminacja i pod koniec tej konferencji zwrócę uwagę na biblijne słowo szemranie, ponieważ okazuje się, że w Piśmie Świętym ten problem szemrania jest bardzo też obecny. Ale ruminacja, jak czasem pytam się na warsztatach, czy ktoś spotkał się z tym słowem, to wielu ludzi mówi, że pierwszy raz słyszy. A jest to ciekawe słowo, które z łaciny oznacza ruminatio, znaczy przeżuwać. I rzeczywiście to słowo zostało zaczerpnięte z języka biologii na określenie takich stworzeń, które mają czterokomorowy żołądek i są przeżuwaczami, czyli potrafią jeść pokarm. Ten pokarm może znajdować się w jednej komorze żołądka i później powraca znowu, żeby jakieś mikro, prawda, elementy wydobyć, powraca do następnej komory, więc sobie ten pokarm tak trochę podróżuje. I w funkcji biologii jest to czynnik pozytywny dla trawienia, natomiast nie w funkcji psychologii. Psychologia, która przejęła ten termin, definiuje go w taki sposób. Co to jest ta ruminacja? To jest pasywna i powtarzająca się koncentracja uwagi na odczuwaniach negatywnych emocji, ich źródłach i potencjalnych skutkach, jednak bez poszukiwania sposobu zmiany negatywnego nastroju. Czyli inaczej, ruminacja to jest zatrzymywanie się, takie jałowe, nad jakąś negatywnością, przyczynami, skutkami. I są ludzie, których można zapytać o to, co w ich życiu się dzieje, to oni wspominają ze swojej przeszłości głównie wydarzenia negatywne. Inaczej można powiedzieć, ruminują, czyli ciągle przeżywają te negatywności. Teraz gdybyśmy mieli spróbować definiować, czym jest narzekanie, taka najbardziej podstawowa definicja słownikowa składa się z trzech komponentów. Narzekać to inaczej wyrażać swoje niezadowolenie. Czyli pierwsze wyrażać, mówić, komunikować. Tutaj nie chodzi tylko o komunikację werbalną. Można wyrażać niezadowolenie nie używając słów.
mimiką swoją, prawda? Czasem jak jeżdżę na różne warsztaty, tak zwane, gdzie są ludzie mało zmotywowani, czyli są w ramach pewnego projektu, muszą te wykłady odbyć, no to widzę czasem, że mogą wyrazić swoje niezadowolenie na twarzy. Jeszcze można nic nie powiedzieć, a oni już będą manifestować swoje niezadowolenie. Więc mówić, komunikować, treści, czy narzekanie zawsze czegoś dotyczy, jest jakaś treść, prawda? Może być związana to treść z polityką, z gospodarką, ze zdrowiem, prawda, z działaniem urzędów, tak, jaka jest sytuacja na drogach. Narzekamy, mamy, mi się wydaje, każdy powód jest dobry do tego, by narzekać. I w końcu niezadowolenie to jest pewne nasze emocje, jakaś rozbieżność między oczekiwaniami a tym, co postrzegamy. Więc zobaczcie, że te już oczekiwania to jest bardzo ważne słowo, bo rzeczywistość może być piękna, natomiast nasze oczekiwania mogą być większe. Wciąż będzie się rodziło z tego powodu niezadowolenie. I tutaj chciałbym Was teraz zaprosić do jeszcze obejrzenia takiego krótkiego filmiku, który będzie nam pokazywał, myślę, że istotę narzekania. Cześć Zuza, cześć Łukasz. Cześć. Jestem mega zmęczony, dzień jest trudny. Kawę mam, wiecie co, ta kawa jest tak niedobra, a w ogóle to no, taki mam paskudny dzień. Nie? Dzisiaj dopiero mamy słońce. Cały czas padało, w ogóle no kiepsko. Co u was? Tak, my teraz jechaliśmy drogą do ciebie i tu co chwilę korki, tu jakieś przebudowy, budują budynki, budują jakieś mosty, no bez przerwy gdzieś tam ciągły problem po tej drodze. No co chwilę się pojedzie szybciej, to trzeba hamować, bo ktoś zajeżdża drogę. No, wiesz, ja cię doskonale rozumiem, bo wiesz, dla mnie to na drogach, co się dzieje, jak już kiosy jeżdżą, no ja się nawet boję usiedzieć teraz samochodem. Wiesz, chyba trzeba na pociąg przecież, bo no, fatalnie tak. Teraz, nie? W Polsce w ogóle, wiesz, no w ogóle nie wiem, czy może się trzeba wyprowadzić z tej Polski, bo takie drogi mamy fatalne, a wiesz, czasem te samochody, jak ja widzę, mój samochód się ostatnio zepsuł też, no dramat, takim gratem jeździć i w ogóle, nie? No, tak, a my kupiliśmy nowy i tu co chwilę musimy na serwis jeździć, bo to nowy kupiony serwis, no to nie działa nawigacja dobrze i cały czas trzeba jeździć, już 3 razy byłem na serwisie. W ogóle... No wiesz co, i robią te samochody nowe, żeby się psuły, żeby zarabiać, a my, kurczę, tak. Ciągle mamy takie byle co, nie? I to kiedy to się zmieni w tym świecie, nie? W Polsce, w ogóle to jest, nie wiem czy... Trzeba wyjeżdżać normalnie. Stop. Ciągle narzekacie. Więc jaka jest istota narzekania? Zobaczcie, że tutaj ten dialog pokazywał, że nikt z nas nie chciał rozwiązać problemu. Narzekania więc nie należy mylić z informowaniem kogoś o błędzie lub niedopatrzeniu tak, by sytuację można było naprawić. Czyli pierwszy aspekt rozróżnienia między narzekaniem toksycznym a wyrażaniem niezadowolenia to jest pytanie, czy chcę rozwiązać problem. I tutaj historia jeszcze z Łukaszem, który kiedyś opowiedział mi swoje doświadczenie, bardzo dużo narzekał na dziurawe drogi, kiedy jeździł do pracy. Ciągle, właściwie prawie codziennie lamentował żonie, Zuzę pozdrawiamy, że te drogi są właśnie dziurawe. Ale kiedy zrozumiał, że to jest jałowe, nieproduktywne, któregoś dnia zadzwonił do odpowiedniego adresata, prosząc o to, by naprawili te drogi. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu kilku tygodni te drogi zostały naprawione. I Łukasz wtedy zobaczył, wow, to rzeczywiście można inaczej. I można inaczej. Czyli jaka jest różnica między narzekaniem a wyrażaniem niezadowolenia? Może jeszcze taki inny przykład. Wyobraźmy sobie, że ktoś jest w restauracji i otrzymał od kelnera zimną zupę. Teraz narzekanie to jest wtedy, kiedy jem albo nie jem tą zupę, ale będę narzekał, że ta zupa jest, prawda, zimna, niedobra. Wychodzę z restauracji, dzwonię do kogoś, do znajomego, słuchaj, byłem w takiej paskudnej restauracji, dali mi zimną zupę. Później spotykam kogoś, prawda, na przystanku czy w tramwaju, opowiadam tą historię i cały czas ruminuję, przeżuwam miele, ale nic nie zrobiłem, by tą sytuację rozwiązać. Natomiast wyrażanie niezadowolenia polega na tym, że w tym momencie, kiedy kelner poda mi zimną zupę, ja mogę powiedzieć, proszę pana, czy może pan podgrzać mi tą zupę? Ta zupa jest zimna, nie nadaje się do jedzenia. I oczywiście tutaj jest zupełnie inna strategia do podejścia do problemu. Czyli narzekanie wiąże się z problemem, tylko trzeba pamiętać, że mówienie o problemie go nie rozwiązuje.
trzeba coś zrobić więcej względem tej sytuacji, która rzeczywiście wydaje się, że jest pewnym takim bodźcem do tego, by narzekać. Więc kilka pytań diagnostycznych. Czy jest to narzekanie, czy jest to wyrażanie niezadowolenia? Pierwsze, czy chcemy rozwiązać problem? Drugie, dlaczego coś komunikuję, ile razy to komunikuję i po co to robię? Jakie są pod spodem potrzeby moje? Dlaczego o tym opowiadam być może po raz piąty, szósty? I trzecie pytanie diagnostyczne. Jak często opowiadam jakąś historię? Czy kiedy opowiadam, czuję się lepiej, czy być może czuję się gorzej? Jak mogą się czuć osoby, które słuchają tej mojej historii, moich lamentacji? Czy to pomaga im czuć się dobrze, funkcjonować lepiej, być bardziej zdrowym, czy być może wcale to moje komunikowanie im ani mnie nie pomaga? I tu teraz ważny taki slajd, co może mieć wpływ na nasze narzekanie. Z jednej strony, jak czytałem różnych kulturoznawców, to oni wspominali, że z narzekaniem jest związana niemoc. Czyli nie mogę zmienić pogody, ale co, mogę sobie ponarzekać. I kiedy zacząłem zastanawiać się od strony psychologii rozwoju, skąd się bierze to narzekanie, to zauważyłem rzeczywiście, że przecież pierwszą komunikacją dziecka, noworodka, to jest o lament. Kiedy dziecko jest głodne, albo jest mu zimno, albo ma jakiś dyskomfort, to co robi? Płacze, sygnalizuje. Czyli ta lamentacja jest bardzo pierwotnym mechanizmem, więc można powiedzieć, że lamentacja nie oznacza niemocy, ale w tej pierwszej fazie rozwojowej człowieka oznacza moc, czyli regulowanie swoich świata potrzeb. Tylko problem polega na tym, jak Gordon tutaj wspomina, że tak jak oduczyliśmy się ssać kciuka i spać przy zapalonym świetle, musimy wyrosnąć z nawyku utyskiwania. Są zdecydowanie lepsze i produktywniejsze sposoby radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Rzeczywiście problem jest wtedy, kiedy pozostajemy na poziomie takiej lamentacji, zamiast tak naprawdę poszukać innych sposobów, bardziej dojrzałych sposobów radzenia sobie z frustracją. Więc narzekanie może być taką infantylnym sposobem radzenia sobie z jakąś frustracją. Druga rzecz to niektórzy zwracają uwagę na czynniki kultury i gdy popatrzymy sobie na naszą historię, niektórzy wskazują mentalność chłopa, pańszczyzna, praca, pracuje ciężko, nawet nie na swoim, jak tu być szczęśliwym z tego powodu. Ponad 120 lat Polska była w zaborach, w sytuacji, w której też trudno mówić o jakiejś takiej radości, weselu. I później mamy do 89, czasy PRL-u, więc można rzeczywiście popatrzeć, że te czynniki historyczne, kulturowe również mogą wpływać na te kształtowanie się naszego zadowolenia narodowego albo nie. I w końcu taki chyba trzeci ten wymiar bardzo ważny, to jest temat oczekiwań. Jest taka bardzo interesująca książka The Progress Paradox, która opowiada, autorem jest jej Greg Esther Brooke i mówi o takiej rzeczy, że drastycznie wzrosły nasze oczekiwania, co prowadziło do zwielokrotnienia się szansy, że doświadczymy rozczarowania, frustracji i będziemy narzekać. Co to znaczy? Że z jednej strony mamy bardzo ogromny rozwój sytuacji, nasze drogi się zmieniają, komfort naszego życia, mamy więcej ciekawych filmów, rozrywki w telewizji, jedzenie jest coraz lepsze, ale wraz z tym rozwojem bardzo rosną nasze oczekiwania, czyli to są tak zwane dwie prędkości i te oczekiwania również rosną znacznie szybciej. Co to znaczy, że wciąż pozostaną frustracja. Kiedy nie mam wglądu w ten świat swoich oczekiwań, to one mogą powodować, że stale będę niezadowolony, pomimo tego, że mój system, w którym ja żyję, kontekst, w którym przeżywam, bardzo się zmienił w stosunku do tego, co było 10, 15, 20 lat temu. Więc od czego zależy te nasze narzekanie? Chyba kluczem do tego to jest poznanie właśnie siebie, czyli wiedzy nad sobą, i oraz wybór. Ja to nazywam czynnik 2W, czyli wiedza i wybór. Jeśli mam wgląd w siebie, mogę zadecydować, czy narzekać, czy nie narzekać, jaką to ma funkcję i czy spełnia to odpowiedź na moje potrzeby. I przechodzimy teraz do drugiej części naszej konferencji, w której chcemy podjąć temat, dlaczego narzekanie jest szkodliwe, czyli
chcemy znaleźć odpowiednie argumenty i motywacje do tego, by wyjść z tej pułapki narzekania. I pierwszym powodem, dla którego warto wyzwalać się z malkontenctwa, to warto sobie uświadomić, że kiedy narzekamy, to osłabiamy swój nastrój. To znaczy z jednej strony już coś mogło się wydarzyć przykrego, powiedzmy ktoś nam zajechał drogę, ktoś nam powiedział przykre słowo, a kiedy ciągle to narzekamy, powracamy do tego, to przywołujemy na nowo te emocje negatywne. One są dłużej w nas, w naszym umyśle, w naszym ciele. I tak jak na przykład wdzięczność, to jest przywoływanie emocji pozytywnych, doświadczeń dobrych, które rzeczywiście rozpromieniają nasz umysł, nasze serce, tak narzekanie to jest przywoływanie tych emocji negatywnych, jak złość, frustracja, niemoc, poczucie krzywdy, bezradności czy poczucie niesprawiedliwości. Drugim ważnym motywem do tego, by nie narzekać, to narzekanie negatywnie wpływa na nasze relacje. Człowiek jest istotą społeczną, to znaczy, że tak jak jest powiedzenie, kto z kim przystaje, takim się staje. Z jednej strony to narzekanie może nam szkodzi, obniża nasz nastrój, ale również wpływa na drugą osobę, która z nami rozmawia lub przebywa. I ja to najczęściej porównuję do palenia biernego i czynnego. Palenie czynne szkodzi mnie, ale palenie bierne szkodzi komuś, kto znajduje się w środowisku, w którym ja przebywam. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby uświadomić sobie ten czynnik relacyjny. Przypomina mi się taka historia pewnej pani, która była dyrektorem dużej firmy komputerowej i miała dwóch fantastycznych programistów. Właściwie byli lepsi od innych o głowę. Ale mieli jedną wadę, po prostu bardzo dużo narzekali, byli niezadowoleni, sfrustrowani. I ta pani dyrektor tej dużej firmy zwolniła tych dwóch panów, bo zobaczyła, że to, co oni powodowali, to dawali więcej szkody dla firmy swoim tworzeniem tego klimatu negatywnego w zespole, niż to, co niekiedy wypracowywali swoimi kompetencjami związanymi właśnie z byciem fachowcą w dziedzinie eksperta komputerowego. Więc bardzo ważne w życiu społecznym jest kontekst klimatu, jakości naszych relacji. I teraz, kiedy narzekamy, to osłabiamy, to powodujemy, że ta jakość naszych relacji spada w dół. Trzeci aspekt, który warto zwrócić uwagę, to narzekanie ogranicza potencjał. Każdy z nas ma różne marzenia, ma plany. Kiedy narzekamy, to podcinamy skrzydła tym planom, tym marzeniom. Właśnie i to jest taki strzał trochę do własnej bramki. Tutaj zobaczcie na ten slajd, który pokazuje, że każdy z nas ma pewną strefę mocy oraz strefę niemocy. Kiedy narzekamy, to wzmacniamy strefę niemocy. Narzekając zbyt wiele, budujemy narrację naszego życia, w którym pełnimy funkcję skrzywdzonej i bezradnej ofiary. Im bardziej pozwolimy narzekaniom zdominować nasze życie, tym bardziej wchodzimy w rolę ofiary. Im dłużej w tej roli pozostajemy, tym silniej staje się ona naszą tożsamością. Więc narzekanie może wzmacniać funkcję ofiary, czyli to jest taka interpretacja siebie, swojego doświadczenia. Wiatr wieje mi ciągle w oczy, tylko ja mam pod górkę. I z tej funkcji takiego osoby, która ciągle przedstawia się jako ofiara, rodzi się pewna tożsamość. I można do tego spotkać ludzi, którzy naprawdę nic innego nie robią, tylko narzekają, ponieważ to narzekanie staje się jakby tożsamością ich. I w końcu czwarty argument, narzekanie pogarsza zdrowie. Wiemy, że ktoś, jeśli choruje, ma jakieś trudności fizyczne, no to to wpływa na stres. Stres może powodować, że no będzie więcej narzekał, bo boli go w plecach, prawda, ma pewne trudności takie, inne. Ale można ten mechanizm odwrócić, że narzekanie generuje stres, bo to jest przywołanie tych emocji negatywnych, pewnych faktów, informacji, wydarzeń albo subiektywnych przekonań, a z drugiej strony to, ten stres wciąż powoduje chorobę. I tutaj mamy takie zdanie chyba istotne, kiedy chronicznie narzekamy, stres się wzmacnia, a przez niego różne dolegliwości chorobowe. Niektórzy twierdzą, że od 70 do 80% wizyt lekarskich wiąże się właśnie z problemem stresu przewlekłego. Więc narzekanie jakoś jest związane pośrednio z tym stresem przewlekłym, a stres przewlekły z tym naszym funkcjonowaniem zdrowia.
biologii naszego ciała. I kolejny argument, że narzekanie może szkodzić nam mózg. Choć nie mamy bezpośrednich dowodów na to, badań, ktoś kiedyś w Stanach opublikował informację, że narzekanie zmniejsza hipokamp, czyli ośrodek odpowiedzialny za pamięć deklaratywną i przestrzenną w mózgu. Tą informację zaczęto powielać nie tylko w literaturze angielskiej, ale również polskiej. Nie ma bezpośrednich badań, które by wskazywały na to. Natomiast na pewno mózg człowieka jest plastyczny, to znaczy posiada zdolność do reorganizacji i tworzenia nowych połączeń nerwowych w oparciu o zewnętrzne lub wewnętrzne właśnie oddziaływania. I jeśli człowiek o czymś często myśli, to mu jest bardzo łatwo o tym myśleć, nie? Prawda? Jak się zapyta człowieka marudnego, co dobrego u ciebie słychać, to widać, że jest problem, żeby odnaleźć jakieś fakty pozytywne. Ale jeśli zapytamy, co słychać, to taka osoba bardzo szybko może z rękawa nam wysypać argumenty, co słychać, to znaczy, co złego się dzieje w jego życiu. Taki argument właśnie pośredni też, że działanie, narzekanie często może wpływać na nasz mózg, na różne ośrodki. To są badania Richarda Davidsona, który przez lata badał buddyjskich mnichów, jak medytacja wpływa na funkcję działania mózgu. I badania wykazują, że kiedy uczymy się żonglować lub grać na przykład na jakimś instrumencie muzycznym, niech to będzie pianino czy gitara, nasz mózg ulega zmianom w procesie gry na instrumencie. I podobnie to się dzieje, kiedy człowiek medytuje. Można powiedzieć, że te struktury zaczynają się zmieniać, czyli wzmacniają się pewne ośrodki. I to samo można powiedzieć, kiedy człowiek bardzo często właśnie myśli o czarnych scenariuszach, negatywnych scenariuszach. Ten mózg również będzie się kształtował pod wpływem takiego czy innego myślenia. I na tej podstawie można zakładać, że jak przez medytację prostą, tak przez myślenie częste możemy wpływać na jakiś ośrodek w mózgu, co później może wpływać również na nasze zachowanie. I szósty argument, narzekanie utrudnia rozwiązać problem. W 75% przypadków zamiarem osób narzekających nie jest osiągnięcie jakiejś realnej zmiany. To jest coś niesamowitego. Większość ludzi, którzy narzeka, tak naprawdę nie chce zmieniać rzeczywistości. Czasem, jak spotykam się z osobą, która narzeka, zadaję jedno bardzo proste pytanie. Co proponujesz? Bo rzeczywiście lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemności. I osoby, które dużo narzekają, wcale nie chcą rozwiązać problemu. Co więcej, te narzekanie utrudnia im rozwiązanie problemu, ponieważ narzekając przedstawiają świat w bardzo takim ogólnym schemacie poznawczym, który jest uproszczony. Żeby rozwiązywać problemy, potrzeba więcej czasu, potrzeba pewnego wysiłku, potrzeba różnych umiejętności, potrzeba również odwagi. Osoby, które narzekają, niekiedy mają bardzo powierzchowne myślenie o pewnej rzeczywistości. Na przykład, jeśli ktoś krytykuje, prawda, piłkarzy, selekcjonera czy powiedzmy sędziego, przedstawia się jako ktoś, kto ma większą wiedzę, kompetencje niż te osoby, które latami spędzają, prawda, czasu w danym fachu. Więc narzekanie rzeczywiście nie pomaga nam rozwiązać problemu. Osoby narzekające bardzo często więc posiadają ubogie zasoby, bo całą energię, taką mentalną, właściwie traktują, przekładają na, marnują, można powiedzieć, na narzekanie. Czyli nie przeznaczają jej na wykorzystanie, jak problem rozwiązać, a bardziej jak o tym problemie mówić. I kolejny już siódmy argument, dlaczego warto leczyć się z narzekania, to narzekanie utrudnia dostrzec dobro. To są takie ciemne okulary, które zakładamy na oczy i jakby na każdą sytuację spoglądamy przez te ciemne okulary. Lubię powtarzać, że jedno drzewo, które upada, robi więcej hałasu niż 100 drzew stojących. I narzekanie to jest takie skupianie się notoryczne na tym, co w życiu człowieka nie wychodzi, nie jest dobre. Jest taka historia z zakresu psychologii rozwojowej, którą lubię powtarzać, jakby przypominać, która właśnie przedstawia ten problem. Jest Jasiu i Małgosia, mają po 5 lat. I mama mówi do Jasia: Jasiu, wiesz co, wstydź się. Małgosia potrafi już buciki związać w kokardkę ładną, a ty, niezdaro, ofermo, nie potrafisz tego robić.
I mama przez to, że koncentruje się na pewnej niemocy Jasia, nie zauważyła w tym czasie jego skoków rozwojowych, pozytywnej przemiany, bo Jasiu wcześniej nie rozróżniał swojej lewej nogi i prawej nogi, to znaczy nie potrafił lewej nóżki włożyć do prawego bucika prawej nóżki do prawego bucika, nawet teraz już próbuje zawiązać sznurówki, jeszcze tylko kokardki nie może zawiązać. Czyli mama, która tutaj się koncentrowała na tym, czego Jasiu jeszcze nie może zrobić, zgubiła perspektywę pozytywnego tego, co Jasiu już dokonał w swoim życiu. I tak jest w naszym też życiu. Kiedy koncentrujemy się na negatywności, możemy niestety nie zauważyć pewnych zmian pozytywnych. To jest utrudnia dostrzec dobro. I kolejny argument, myślę, że dla nas bardzo ważny, narzekanie jest związane z chorobą duszy, czyli nie dotyka tylko moich relacji do drugiego człowieka, pewnego klimatu, który tworzymy, nie jest związane tylko z emocjami, czyli moim nastrojem, czy nie dotyka sfery tylko kognitywnej, poznawczej, narzekanie dotyka tego wymiaru również duchowego. Papież mówi tak, czy można woleć porażkę, przygnębienie lub zmęczenie, niż uzdrowienie, niż pocieszenie, niż nadzieję? Może to się wydawać dziwne, ale tak często dzieje się w życiu chrześcijanina, który ulega skłonności do narzekania i niezadowolenia. A to jest prawdziwa choroba duchowa. I dalej papież kontynuuje tę myśl i odpowiada na pytanie, dlaczego narzekanie jest złe. W skrócie, narzekanie zabija nadzieję. Mówiliśmy o tym, że narzekanie może podcinać skrzydła, ale narzekanie to jest uderzenie też w ten świat nadziei, który dla człowieka jest tak bardzo ważny. Nie można zabierać tej nadziei. Narzekanie tłumi tą nadzieję, zabija tą nadzieję. Więc zobaczcie, że rzeczywiście jest to temat bardzo głęboki, który dotyka również tej sfery, tego miejsca, przestrzeni naszej wiary. I wyraz szemranie, teraz zapowiadałem, że podejmiemy również krótką refleksję na temat szemrania. Szemrać to znaczy uskarżać się takim przyciszonym głosem, niezbyt wyraźnym głosem, mruczeć, okazywać niezadowolenie. I ciekawe, to szemranie może dotykać nie tylko kontekstów zewnętrznych, politycznych osób, ale może dotyczyć Pana Boga. Tego szemranie jest związane również z tą relacją dla Pana Boga. Może nam się właśnie te prowadzenie Pana Boga jakoś nie podobać. I w Piśmie Świętym mamy bardzo wiele fragmentów pokazujących, jak naród izraelski, choćby wychodzący z niewoli egipskiej, cały czas jest niezadowolony. Mimo że są wielkie interwencje Pana Boga, bardzo pozytywne, Bóg im towarzyszy, ratuje ich, to oni ciągle jednak potrafią być narzekający. Być może musieli tak długo być na tej pustyni, żeby właśnie przeformować swoje myślenie, żeby zrozumieć ten temat wdzięczności w swoim życiu. Z Księgi Mądrości: strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągnijcie język od złej mowy, bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę. I znowu mamy ten fragment, który pokazuje, że właśnie usta kłamliwe mogą dotykać i zabijać ten wymiar duchowy, duszę w życiu człowieka. No i te szemranie, które dochodzi do uszu Pana Boga, to nie jest to, że mówię przyciszonym głosem, ktoś może inny nie słyszeć, ale Bóg nasze szemranie słyszy. Te pozytywne lamentacje, ona jest bardzo cenna, bo mamy całą księgę lamentacji, mamy w psalmach, i w psalmach 1/3 psalmu to są psalmy lamentacyjne. Już tutaj powiem, że różnica jest duża między lamentacjami w psalmach a narzekaniem. Po pierwsze, lamentacje są ukierunkowane w stronę Pana Boga. Po drugie, w lamentacjach jest temat ufności. W narzekaniu nie ma tego. Więc cienka miłość widzi wszędzie grube błędy. Cienka miłość widzi wszędzie grube błędy. I gdy patrzymy na Pismo Święte, to mamy jeszcze wiele bardzo ciekawych fragmentów, które można byłoby analizować pod kątem szemrania. Zwrócę może uwagę na księgę proroka Jonasza, bo papież go nazwał, że zasługuje na to, by być w gronie laureatów Nagrody Nobla w uskarżaniu się. Jonasz rzeczywiście, ta jego historia opisana w 4 tylko rozdziałach w tej księdze, jest rzeczywiście niesamowita i pokazuje nie tylko problem nawracania Niniwitów, ale tak naprawdę to prorok Jonasz powinien się nawrócić, a znakiem tego nienawrócenia u proroka Jonasza to było malkontenctwo, niezadowolenie, ciągłe
uskarżanie się. I to ta księga pokazuje, jak Pan Bóg walczy o jego serce, o to, by go doprowadzić go do nawrócenia, a nie, prawda, Niniwity. Dobrze, i żebyśmy za dużo nie narzekali, że ten wykład jest za długi, to idziemy do trzeciej części naszego spotkania, jak skutecznie walczyć z narzekaniem. Jest bardzo wiele różnych metod, dużo, ale omówimy fragmentarycznie kilka z nich. Po pierwsze, warto unikać źródła frustracji. Kiedyś pamiętam, spotkałem takiego człowieka, który mówił: o, co się dzieje w telewizji, w mediach, a ja do niego zadaję pytanie: a proszę pana, ile razy pan ogląda na przykład dzienniki informacyjne? No mówię, 7 z 8 razy. A ja mówię, no to może pan będzie zdrowszy, kiedy pan 2-3 razy obejrzy taki dziennik informacji rano albo wieczorem. Nie, więc są ludzie, którzy epatują się pewnymi negatywnymi wiadomościami, a później przeżywają, złoszczą się, że coś takiego przeżywają. Więc może chodzi o to, żeby zadbać o tą higienę swojego umysłu, nie? Czyli co nasze oczy przyjmują, nasze uszy słuchają, to staje się jakoś treścią w naszej głowie. Tutaj macie też zdjęcie, gdzie papież otrzymuje od takiego sycylijskiego psychologa Salvo Noe książeczkę, ale nie tylko książkę, którą napisał na temat narzekania, ale również taką karteczkę Vietato Lamentarsi, czyli zakaz narzekania. I tam małym drukiem jest napisane, że ci, którzy naruszają ten zakaz, są narażeni na syndrom ciągłego czucia się ofiarą. Konsekwencją jest zmniejszenie poczucia humoru i zdolności do rozwiązywania problemów. Przestań narzekać, zadbaj o poprawę swojego życia. I papież tą naklejkę czy tą tablicę wywiesił sobie na drzwiach domu świętej Marty i rzeczywiście każdy, kto do niego przychodził, mógł zobaczyć taki napis: zakaz narzekania. Więc to taka kolejna bardzo prosta strategia, by przypominać, by rozwiązywać problemy, a nie tylko narzekać. Największą jedną z strategii, myślę, którą warto o niej powiedzieć w kontekście pracy nad narzekaniem, to jest praktykowanie wdzięczności. Czyli ktoś powie: dobrze, jeśli nie narzekać, to co mam mówić? No właśnie docenić, praktykować wdzięczność, zauważyć w swoim życiu błogosławieństwo. Jedną z najprostszych takich metod, po prostu 3 razy w tygodniu na kartce gdzieś zwyczajnie sobie napisać 3, 4, 5 rzeczy dobrych. Nie muszą to być wydarzenia spektakularne, nadzwyczajne. Coś dobrego, co się wydarzyło, nie? Taką pomocą strukturalną może być też notatnik, czyli ktoś systematycznie pracuje nad tendencją do narzekania. I oczywiście na końcu naszej prezentacji pokażę wam pewne pomoce, które mogą być przydatne do tego, by w sposób taki strukturalny, systematyczny pracować nad narzekaniem z jakimś konkretnym, prawda, książką pomocy. Później zwróciłem tutaj uwagę wdzięczność Eucharystii, umieć przeżyć Eucharystię jako dziękczynienie, nie tylko jako formę pracy czy takiej prośby biznesu z Panem Bogiem, ale również jako miejsce wyrażenia mojej wdzięczności za cały tydzień. I tu dodałem posiłek, bo Eucharystia jest posiłkiem, ale my codziennie spożywamy posiłek i myślę, że kiedyś w tradycji polskiej była taka piękna rzecz jak modlitwa przed posiłkiem, takie dziękczynienie. Myślę, że warto wrócić do tej tradycji, żeby w czasie posiłku wyrazić dziękczynienie. Nawet nie chodzi tylko, żeby za pokarm podziękować, ale w ogóle przeżyć moment dziękczynienia. Nie? Myślę, że to jest wciąż do odzyskania, tak, nawet rozbudowania tej formy modlitwy przed posiłkiem, powiązać ją z krótkim dziękczynieniem. Myślę, że dla wielu to może być bardzo ciekawe wyzwanie. Więc druga metoda radzenia sobie z narzekaniem to jest praktykowanie wdzięczności. Trzecia metoda, nazwałem ją papier zniesie wszystko. I rzeczywiście mówienie lub pisanie o przykrych doświadczeniach nie tylko osłabia uczucia cierpienia i stresu, lecz również nasila pozytywną stronę emocji. Jest taka książka, która została napisana w latach 80. przez Jamesa Pannenberga i pod tytułem Terapia przez pisanie. I według badań profesora Jamesa, osoby, które wypisywały w notatniku swoje trudne przeżycia, rzadziej odwiedzały lekarzy, lepiej radziły sobie z trudnościami związanymi z pewnymi wyzwaniami życia. Uczniowie na przykład i studenci otrzymywali lepsze wyniki w szkole. Więc gdy zapisujemy myśli własne, jakieś bolesne przeżycia, często odkrywamy coś nowego o sobie. Wzmacniamy samoakceptację oraz doświadczamy radości z umiejętności tworzenia,
tworzenia. Rzeczywiście jest takie konstruktywne, kreatywne pisanie. Można w taki sposób sobie też pomagać z narzekaniem. Ja kiedyś pamiętam, miałem takie doświadczenie, kiedy rano jeden z braci zirytował mnie bardzo mocno i zazwyczaj pewnie bym to trawił przez cały dzień, ale wtedy sobie przypomniałem, no przecież możesz wyrazić to na papier, rzeczywiście napisałem to i później jest taka bardzo ważna decyzja. Mam to napisane, czyli odkładam i mówię, to jest wszystko napisane, teraz chcę przeżyć dzień pozytywnie, twórczo. Wyobraźcie sobie, że wtedy bardzo pozytywnie przeżyłem dzień. Do dzisiaj pamiętam, że ten dzień był bardzo efektywny, produktywny. Ale to było to, że ja mam wybór, mam wiedzę, czyli dotknęła mnie frustracja, jakaś niesprawiedliwość, ale mogę nad tym siedzieć, to mielić w swoim umyśle, a być może mogę to uszanować, czyli nie tłumię tego, zapisuję i przechodzę do życia, ponieważ chcę to wybrać. Papier zniesie wszystko. Ta metoda też polega na tym, żeby emocjami negatywnymi nie zalewać siebie ani kogoś drugiego. Właśnie narzekanie to jest takie niekontrolowanie, wyrażanie swoich frustracji komuś drugiemu albo siebie, takie zalewanie. Więc na ten papier pomieści wszystko. Kolejna metoda, bardzo cenna, to jest metoda Willa Bowena, 21 dni bez narzekania. Tu nie chodzi o magię 21 dni, czy tam 30 dni, to są taki czas, który może pomóc nam do tego, by sobie uświadomić problem i być może rozpocząć drogę przemiany. Will Bowen to taki pastor, który w 2006 roku zaproponował taki gadżet, to była taka silikonowa bransoletka i powiedział, słuchajcie, spróbujmy przeżyć 21 dni bez narzekania. Jeśli wam się udaje nie narzekać, trzymajcie to na jednym nadgarstku. Kiedy narzekacie, przemieńcie na drugi albo schowajcie do kieszeni. Tak naprawdę nie chodzi o ten czy inny gadżet, chodzi o pewną formę przypominania sobie pracy nad narzekaniem. I co się okazało, że ci Amerykanie, właśnie wspominaliśmy kraj hurra optymistyczny, to ludzie, żeby 21 dni nie narzekać, musieli pracować przeciętnie od pół roku do, nie wiem, półtorej roku nawet, czyli zajmowało to im bardzo dużo czasu. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie spotkałem Polaka, który by wytrzymał 21 dni bez narzekania. Może będziecie pierwszymi osobami, które podejmą to wyzwanie. Ja pamiętam swój pierwszy dzień, kiedy podjąłem to wyzwanie. Raczej nie uważałem siebie za osoby malkontentnej, narzekającej, ale mój pierwszy dzień wyglądał w taki sposób, że rano wstałem, poszedłem na jucznię, później poszedłem do kościoła parafialnego i tam proboszcz, ponieważ są dwie wspólnoty, Skomielna Czarna i parafia Skomielna Czarna, proboszcz zaprosił mnie na śniadanie. Poszedłem tam na śniadanie i pierwszą czynność, którą wykonywałem, to kroiłem chleb i mówię tak głośno, a u nas takiego nie ma. I wtedy rzeczywiście uśmiałem się sam do siebie, ale też przeraziłem się, pomyślałem sobie, o Piotrze, to narzekanie jest w sobie dosyć głębokie, to jest duży problem. No i od tamtego czasu podjąłem te wyzwanie, zacząłem rzeczywiście pracować i ta praca wniosła bardzo dużo nowości do mojego życia. Więc na czym polega to? Chodzi o to, żeby utrzymać 21 dni bez narzekania, czyli jeśli ktoś po trzech dniach znowu zacznie narzekać, spotka się z kolegą, przyjacielem, no to cały ten program trzeba zaczynać od nowa. Jaka jest istota w tym programie? Chodzi o to, żeby poznać swoje myśli. Kiedy zastanawiam się, czy narzekałem wieczorem, to muszę powrócić do moich dialogów, do moich myśli, prawda? I te myśli, zwłaszcza wypowiedziane, bo nie chodzi o to, co pomyślałem. Will Bowen tutaj upraszcza, bo mówi tak, że dobrze, jeśli pomyślałeś, to jeszcze się nic nie dzieje, ale to, co powiedziałeś. Więc analizujemy tylko słowa wypowiedziane. Ale żeby do nich powrócić, to trzeba sobie przypomnieć nasze dialogi. Więc myśli są związane ze słowami, słowa z działaniem, a działanie z jakością naszego życia. I Will Bowen mówi o takich czterech etapach. Pierwszy etap to jest nieuświadomiona niekompetencja, czyli tak naprawdę nie wiem, że narzekam. I większość ludzi nie chce się przyznać, nie rozpoznaje to, nie widzi tego, że narzeka, nie widzi konsekwencji narzekania. Drugi etap to jest uświadomiona niekompetencja. Właśnie już wiem, że narzekam. Rozpoznałem to, zobaczyłem. To był ten mój pierwszy dzień pracy nad narzekaniem, kiedy zobaczyłem, o, to jednak ja narzekam. I tutaj jest to długi okres, ale kluczem do sukcesu leży w tym, by ciągle próbować, nie poddawać się, ponieważ po trzech, po czterech, po pięciu dniach znowu będziemy narzekać. I chodzi o to, tak jak mówił Churchill,
który miał zwyczaj mówić, że sukces to umiejętność przechodzenia od jednego niepowodzenia do drugiego, bez utraty entuzjazmu. I w końcu następuje trzeci etap, to jest uświadomiona kompetencja. To już jest taki moment, kiedy odczuwam, że zaczynam mieć kontakt ze swoimi słowami, nawet ich nie wypowiadam w sposób automatyczny. Pamiętam do dzisiaj takie spotkanie na refektarzu, naszej jadalni zakony, kiedy przychodzi jeden profesor i zaczyna narzekać. Ja już będąc w tym etapie, zacząłem się zastanawiać, jak mam odpowiedzieć, czy wtórować mu, czy być może kontrastować, czy być może przemilczeć. I miałem tą wolność, świadomość i wolność, co chcę zrobić, prawda? I to już jest etap, który cieszy, bo daje nam poczucie tego, że o, to ja mogę wybrać odpowiednią reakcję, wcale nie muszę gdzieś w automatyzmach tylko funkcjonować. I tutaj już słowa stają się łagodniejsze, bardziej przemyślane, więc mądre i właściwie są znakiem pewnej wewnętrznej przemiany, wolności. Jeszcze nie jest to taka silna kompetencja, ale zaczynamy po prostu być coraz silniejsi w tym obszarze. I w końcu czwarty etap, według Willa Bowena, to jest nieuświadomiona kompetencja. Po prostu już nie musimy męczyć się, ćwiczyć, umiemy to robić. To jest tak jak jazda na rowerze, jak ktoś się nie zastanawia, wsiada na rower, po prostu jedzie czy samochodem. To jest już nieuświadomiona kompetencja, nie jest to wysiłek dla nas. I tak samo w etapie wyjścia z narzekania może nastać taki moment, że fabryka skarg zostaje po prostu zamknięta. I człowiek staje się nowym człowiekiem. Byśmy mogli powiedzieć, że obraz biblijny przedstawia tego człowieka w taki sposób. A teraz i wy odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka, z jego uczynkami, a przyoblekliście się w nowego. I ten czwarty etap jest takim znakiem, że jesteśmy jakby odnowieni, jesteśmy innymi ludźmi i tak naprawdę chodzi o to, żeby dojść do tego etapu. Jedną z kolejnych ważnych metod cennych to jest zdrowy humor. Im bardziej się starzejemy, tym poważniej podchodzimy do życia. Nawet niektórzy mówią, że dorosły śmieje się średnio 15 razy dziennie, a dziecko w wieku przedszkolnym 400 razy dziennie. Tu popatrzcie jeszcze na ten slajd uważnie, tam jest napisane, że kwaśna mina może na stałe przylgnąć do twarzy. Istnieje, intuicja podpowiada nam, aby trzymać się z daleka od ludzi, którzy tak wyglądają. I ja rzeczywiście spotkałem w swoim życiu kilku ludzi, którzy mieli taką skwaszoną minę właśnie przez te ciągłe narzekanie, niezadowolenie. Więc to jakoś wpływa na nasze ciało, na nasz nawet wizerunek, te narzekanie. Tutaj bardzo ciekawy slajd, dlaczego ja powiedziałem, że chodzi o humor pozytywny, ponieważ może być humor też negatywny, związany z jakąś ironią albo destrukcją. I psychologia rozróżnia tak zwany humor adaptacyjny, czyli taki pozytywny dla mnie i dla innych, który tworzy więzi, osłabia stres, daje taki dobry klimat, ale może być taki humor jak ironia, sarkazm, który jest negatywny, który może być agresywny, który wydaje się, że jest sympatyczny, ale komuś robi krzywdę, albo ta krzywda się dzieje osobie, która ten humor używa, czyli staje się takim kozłem ofiarnym, czyli obniża swoją wartość, żeby ktoś inny mógł się radować czy uśmiechać. Więc chodzi o ten humor zdrowy, on jest na pewno bardzo dobry na tendencję narzekania, więc nie chodzi o ironię, tylko o taki humor zdrowy. I kolejna już forma pracy nad tendencją do narzekania to jest praca z wewnętrznym narratorem. Każdy z nas nie tylko ma komunikację interpersonalną z kimś drugim, ale komunikujemy sami do siebie. To się nazywa komunikacja intrapersonalna, wewnątrz nas. Czy ci się to podoba, czy nie, w twojej czaszce mieści się generator słów, niestrudzenie od rana do nocy, odnoszący jedno zdarzenie do drugiego. I rzeczywiście mamy w środku takiego komentatora, narratora, który cały czas komentuje wydarzenia na zewnątrz, opisuje innych ludzi, przedstawia w dany sposób Pana Boga, czy opisuje nas samych. I warto mieć wgląd w tego komentatora, ponieważ on może rzeczywiście przekłamywać pewną rzeczywistość, którą doświadczamy.
I ta metoda, można powiedzieć, że już jest związana z monastycyzmem chrześcijańskim, czyli jest bardzo w starożytnym chrześcijaństwie już była obecna. Jednym z takich liderów, który się tym zajmował, to jest Ewagriusz z Pontu. Nazywa się to metoda antyretyczna, kontrargumentów. Polega ona na tym, że na każde jakieś myśli, sugestie, negatywne pokusy, no ojcowie Kościoła, mnisi szukali, prawda, myśli pozytywnych, Słowa Bożego, po to, żeby te myśli negatywne nie zadamawiały się w strukturze myślenia. Ewagriusz z Pontu mówi tak: bądź odźwiernym swego serca i nie wpuszczaj żadnej myśli bez pytania. Pytaj każdą jedną myśl i mów do niej: jesteś jedną z naszych czy od wroga? A jeśli należy do domu, napełni cię pokojem. Jeśli natomiast pochodzi od wroga, wprawi cię w zamieszanie przez gniew lub poruszenie przez żądzę. Więc każda skarga to krótka, stworzona przez umysł historia, w którą całkowicie wierzymy. Dlatego warto troszeczkę mieć dystans do swoich przekonań, myśli, ponieważ niekiedy one mogą rzeczywiście wpływać na nasze życie bardzo destruktywnie. Twoje słowa są twoim życiem, twoje słowa są twoją chorobą, twoje słowa mogą stawać się również twoim zdrowiem. I tutaj popatrzcie na taki właściwie tablicę różnych grup myśli. Mamy myśli autokrytyczne względem właśnie wartości samego siebie. Ktoś może sobie powtarzać: jestem beznadziejny, do niczego. Pamiętam, taki kiedyś brat był, który powtarzał: nikt mnie nie kocha. Nie? Taka myśl, która wzmacniała w nim poczucie bezsilności, bezradności, taka autokrytyczna, agresywna na siebie. Później są myśli pesymistyczne o świecie, prawda? Że można mieć wizję lękową świata, bardzo negatywną, ludzie są źli, życie nie ma sensu, prawda? Dzisiaj okropnie zły dzień, jutro będzie też okropnie zły dzień. Można sobie takie myśli wkręcać się. Są myśli oceniające innych ludzi, prawda, sytuacje, które przeżywamy. I w końcu myśli nieprawdziwe na temat Pana Boga. Ten wewnętrzny narrator rzeczywiście w tych czterech wymiarach nam opisuje świat. I tutaj przykład bardzo prostej metody, kiedy Słowo Boże może być leczące na nasze myśli negatywne. Na każdą myśl negatywną możemy znaleźć ożywiający fragment w Słowie Bożym. I na przykład: nikt mnie nie kocha, czuję się naprawdę do niczego. Można zobaczyć, że w Księdze Izajasza mamy takie zdanie: drogi jesteś w moich oczach, ja cię miłuję. Albo: nie mogę sobie tego darować. To można w Psalmie 86 przeczytać: ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy cię wzywają. Więc są słowa, które możemy sobie do nich powracać, czytać po to, by uzdrowić tego naszego wewnętrznego narratora negatywnego, i tutaj Słowo Boże, psalmy mogą być bardzo pomocne. Kolejne podejście, które może nam pomóc uzdrawiać naszego wewnętrznego narratora, to jest podejście doceniające, czyli umieć zauważyć coś dobrego, pozytywnego. Tutaj zobaczcie na tym obrazku, jest Gianfranco, to jest mój współbrat z Italii, z którym miałem okazję studiować. I tutaj opowiem wam pewien takie wydarzenie, które dla mnie jest bardzo znaczące, edukacyjne bym powiedział. Pamiętam na jednym z takich zajęć role playing, które polegało na tym, że każdy ze studentów wchodził w rolę terapeuty albo osoby, która przychodziła z danym problemem. Mój współbrat podjął się od razu tej misji, był bardzo odważny, radosny, więc powiedział: dobrze, idę na pierwszy ogień. I został terapeutą, jakiś student zgłosił się, żeby przedstawić dany problem. No i ja oczywiście, patrząc na jego pracę, zauważałem wiele dobrych rzeczy, ale zauważyłem też wiele rzeczy do poprawy. No więc rozpocząłem swój komentarz: Gianfranco, dziękuję ci za to, natomiast to i to mógłbyś zmienić czy poprawić na przyszłość. Ale w momencie, kiedy rozpocząłem moją krytykę, taka pani profesor, która przez wiele lat już była wytrawnym terapeutą, zatrzymała mój komentarz i mówi: Pietro basta, czyli Piotr, wystarczy. Byłem trochę zdziwiony, ponieważ cały czas uważałem, że moja krytyka jest bardzo cenna do jego wzrostu, więc podniosłem rękę i mówię: proszę pani, ale ja bym jednak chciał dodać i pomóc mojemu współbratu w tym, żeby był dobrym terapeutą.
ale ona ponownie mi przeszkodziła w tym komentarzu, mówi: Pietro, basta, czyli Piotr, wystarczy, nic nie mów. No i trzeci raz podniosłem rękę, trochę miałem w tym dniu takie rzeczywiście bardzo silną potrzebę, żeby jednak to powiedzieć, ale ona podeszła do mnie i mówi: wstań. Ja tak wstałem i ona podeszła do mnie i mnie objęła, prawda? I tak nie wiedziałem, o co chodzi, byłem w takich jej objęciach, nie, potem mnie puściła, kazała mi usiąść i dalej prowadziła zajęcia. Nigdy mi tego nie wytłumaczyła gestu, dopiero po latach zrozumiałem dwie kwestie bardzo ważne. Po pierwsze, być może Gianfranco wtedy potrzebował tylko docenienia. Czyli czasem my potrzebujemy tej pozytywności. Nie chodzi o to, że zrobił to doskonale, ale żeby rosnąć, potrzebujemy tego wzmocnienia. Pani profesor mogła zobaczyć to, że Gianfranco w tym momencie potrzebuje tylko wzmocnienia. I po druga rzecz, to bardzo ważne, kiedy mówimy nie, żeby dokonać to słowo nie z pozytywnością. Zobaczcie, ona kiedy mi powiedziała: Pietro, nie, basta, mnie objęła. Dała mi emocje pozytywne, ciepłe, życzliwość, wyróżniła mnie. I ja mogłem w stanie być przyjąć to słowo jej nie. Więc czasem, kiedy mówimy słowo nie, chcemy to czynić z miłością. Kiedy czynimy to w atmosferze miłości, to słowo nie jest w stanie ktoś zasymilować, przyjąć. I to doświadczenie bardzo wiele mnie nauczyło. Wiem dzisiaj, że są ludzie, którzy mogą czekać i mogą rosnąć przez podejście doceniające, a z drugiej strony, jeśli potrzeba dać komuś krytykę, to trzeba z tym miłością ją dać, tak żeby ktoś odczuł to serce dobre, które jest w nas i które jest w nim. I w końcu taka ostatnia metoda, tak, ale. Bardzo często mówimy tak, ale i tu zaczynamy litanie negatywności. Ta metoda polega na tym tak, ale i szukamy rzeczy pozytywnych. Bardzo prosto można zobaczyć: tak, był trudny dzień, ale. Tak, jestem zmęczony, ale udało mi się zrobić bardzo wiele rzeczy. Tak, ten wykład był długi, ale na przykład. Nie? Więc właśnie te ale, żeby mi służyło do tego, by znaleźć rzeczy pozytywne. I na koniec pragnę wam polecić kilka dobrych lektur. Myślę, że nie tylko, że mają służyć nam do poszerzenia treści, chociaż też, ale również dać nam konkretne inne jeszcze metody, o których nie zdążyłem tutaj powiedzieć. Więc pierwsze oczywiście to Sztuka życia bez narzekania. Tutaj nie omówiłem całej trzeciej części tej książki, która mówi, jak skutecznie, pozytywnie, konstruktywnie wyrażać swoje niezadowolenie. Dlatego wciąż polecam wam tą książkę do pracy i formacji. Druga książka bardzo cenna to jest właśnie w tym tygodniu nowy notatnik w rytmie wdzięczności. Wdzięczność rzeczywiście jest najlepszym antidotum na malkontenctwo, więc wystarczy rzeczywiście, żeby trzy razy przynajmniej w tygodniu wypisać jakąś wdzięczność bardzo konkretną. Ten notatnik jest specyficzny i wyjątkowy, dlatego że uczy przeżywania wdzięczności w czterech obszarach. W obszarze darów nadzwyczajnych, darów codziennych, darów duchowych i trudnych darów. Więc myślę, że on jest wyjątkowy. Wyjątkowy jest, ponieważ jest nowa szata graficzna. Myślę, że dla kobiet bardzo taka odpowiednia, przygotowana przez kobietę, artystkę. Także zapraszam was do tego, by zobaczyć też, że to może być bardzo dobre też narzędzie do pracy nad sobą, nad swoim charakterem. I taka książka, nowość wydawnicza, to jest Szczęśliwy we dwoje. Została to przetłumaczona książka Jamesa i Suzy Pałelskich, nazwisko takie polskie pochodzenia, ale to są eksperci z dziedziny psychologii pozytywnej, którzy przedstawiają bardzo konkretne ćwiczenia, jak budować, wzmacniać więź, czyli nie pracować na kryzysach, trudnościach w małżeństwie, które się mogą pojawiać w relacji, ale tak naprawdę jak wzmacniać te, tak jak czasem idziemy na siłownię, wzmacniamy nasze mięśnie, oni mówią, dają konkretne przykłady ćwiczenia, by wzmacniać tą więź, która jest więzią miłości. I ostatnia propozycja, to gdyby ktoś chciał mieć wsparcie w pracy nad narzekaniem, to istnieje taka grupa uskrzydleni. W 5 dniach mamy 5 różnych propozycji, mamy wspaniałych moderatorów, animatorów danych dni, więc w jednym dniu, w poniedziałki zajmujemy się psalmami, we wtorki, prawda, zajmujemy się psychologią pozytywną jako nauką, czyli tym, co służy do dobrego życia. Mamy też dzień środy, w nim się zajmujemy właśnie zwalczaniem tendencji do narzekania.
W środę mamy też, właśnie to jest ta propozycja wolna, czyli mamy też taki dzień, który zajmuje się taką wolną propozycją, tematem, który uczestnicy mogą też proponować. I ostatni dzień to jest praktykowanie wdzięczności. Więc to jest taka propozycja formacyjna też, zwłaszcza na te czasy, kiedy nie możemy się spotykać w świecie realnym, to możemy również w tej przestrzeni wzrastać. Bardzo wszystkim dziękuję za ten czas, czuję się naprawdę wyróżniony i cieszę się, że mogłem dzielić się z wami tymi treściami, które wierzę bardzo głęboko, że mogą zmieniać jakość naszego życia, naszych relacji. Na koniec chciałbym wam pokazać pewien obrazek, który myślę, że może być związany z moim marzeniem. Chciałbym, żebyśmy się spotkali następnym razem i ewentualnie, gdybyśmy mieli już ponarzekać, to żeby się pojawiło ten typ narzekania. Bracie Piotrze, to już nie jest to narzekanie, co kiedyś. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże, życzę wam pokoju i dobra na każdy dzień.